Witam serdecznie. Właśnie dzisiaj powstał projekt płytki wzmacniacza lampowego, wzmacniacz z fonaru na dwóch lampach ECL86. Jak widać, tak wygląda projekt płytki. Jest wspólna centralna masa. I troszeczkę tutaj jeszcze się zastanawiam, czy tego nie przerobić, ale już zobaczymy, jak wyjdzie prototyp. Jeśli będzie wszystko ok, no to, bo mam oblane masą wszystko, nie? A miałem zrobić przez środek po prostu jeden punkt z masą i tak mniej więcej próbowałem tutaj to zrobić, żeby wszystko się schodziło do jednej masy. No niestety nie wszystko się nie dało zajść do jednej masy, bo mi tutaj będzie troszeczkę przeszkadzać. Zobaczymy jeszcze przy montażu, może część elementów będzie od strony druku. No i wzmacniacz tutaj, schemat wzmacniacza tutaj widzimy po lewej stronie, zaraz wam pokażę dokładniej. Link będzie pod filmem do wzmacniacza. To jest z dwóch elementów jest złożony w sumie. To jest akurat na dwóch lampach ECL86, ale tu jeszcze dochodzą preamp gramofonowy. Tak jak tutaj widać, preamp gramofonowy z nie wiem, czy to widać, czy nie widać, z dwoma lampkami ECC83. Czyli stereofoniczny, i tu mniej więcej tak płyta tego preampu, rozmieszczenie elementów ma wyglądać. No EC do końcówki mocy właśnie, którą tutaj wykonałem, tutaj w ogóle był troszeczkę rozpiździel tych elementów, no ale to każdy montuje różnie. Dojdzie trzecia lampka do tej końcówki mocy. Trzecia lampka jako prostownik, będzie to prostownik, ruska lampka. Moment, tylko tutaj ściszę te swoje radyjka. No i cóż, tu mam wydrukowany już projekt płyteczki, a wytrawiam w ten sposób. Na piecu stoi patelnia z kwasem i płytka już się trawi. Dobra, za chwilkę wracamy. Ciąg dalszy nastąpi. A więc tak. Transformator zasilający będzie mniej więcej w tym miejscu. To będzie obcięte. Tu dojdą ładne, ozdobne, drewniane szczyty. Cała płytka wejdzie mi tu, w tym miejscu, o tak od spodu. Mniej więcej to będzie w ten sposób wyglądać. Oczywiście na to pójdzie obudowa, też aluminiowa. Transformatory głośnikowe będą w środku, pod ekranem, od transformator zasilający. Na wierzchu transformatory głośnikowe wejdą w ten kształtownik, wchodzą idealnie. One będą, może trochę nawet je odsunę, gdzieś tyle skrócę, tylko odsunę je jeszcze dalej tego transformatora, tak żeby, albo go postawimy, faktycznie postawimy go w ten sposób i tak, żeby pole elektromagnetyczne nie wpływało mi na pole elektromagnetyczne transformatora głośnikowego, nie? To właśnie zawsze jest z tym dylemat. Przy budowie wzmacniacza lampowy właśnie jest z tym. Najlepiej to by było zamieścić po drugiej stronie transformatory, w ogóle wzmacniacza, a zasilający dać jak najdalej, nie? No zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Mniej więcej to tak będzie wyglądać. Taka pi razy oko na razie przymiarka. Latarka mi się zaświeciła.
No i to by było w sumie na tyle, nie? Może teraz troszeczkę lepsza jakość będzie bez obiektywu szerokokątnego. No i... co tu leci? Znaczy, musimy sprawdzić naszą płyteczkę przy okazji. Tak to... No jak dojdę jeszcze tutaj takie ładne profile, znaczy profile. Oj, muszę, żeby zaraz nie załatwić tych lampek. Są to ECL86 i tutaj jest lampa prostownika, to jest dwie diody 5U ruskie 4C, czyli no 5U4C, są to dwie diody 400 Hz maksymalne napięcie 1500 V. Ja tutaj takiego nie będę używał. Te lampy wytrzymują tam 230 V, na nie pójdzie, to będzie max. Zresztą transformator mam oryginalny, troszeczkę go tutaj odnowiłem. Co my tu mamy? Mamy pierwotne uzwojenie 965 zwojów, 0,6 drutem, anodowe napięcie to jest 0,22 drut i 950 zwojów i napięcie żarzenia 31 zwojów 0,8 mm, a tu 0,3 pierwotne 0,3, anodowe 0,22, cieniutkie i myślę, że dwa kanały, dwie lampki to śmiało pociągnie, no bo to ciągnęło radio, bodajże diory jakieś i no w sumie też jedna była właśnie ta ECL86 w oryginale, przy tym transformatorze. No zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Najgorzej to jest właśnie zamieścić, jeśli ten będzie leżał, to te muszą stać, transformatory. Może zrobić szerszy. Jeszcze jeden taki transformator potrzebuję, ale to już w niedługim czasie będę miał, także... Znaczy mam, tylko muszę wygrzebać ze starego odbiornika. Dobra. Może jeszcze tak, co do projektu płytki, to takie krótkie może zalecenia, co by było. Musimy wspólny punkt masy zrobić, czyli u mnie tutaj wyszedł praktycznie centralnie między dwoma lampami. No i co jeszcze by się przydało, na co zwracać uwagę? Na to, żeby na przykład tutaj, jak tutaj siedzi elektrolit, kondensatorek elektrolityczny, od przynajmniej tutaj, żeby było z 3 cm albo 4 od lampy. Tylko że on u mnie akurat będzie po drugiej stronie płytki zamontowanej, to też będzie... Chodzi o temperaturę lamp, żeby jak najmniej wpływało na w ogóle na kondensatory, nie tylko elektrolity. No i co, pokrętło sterowania głosem, tu będą wejścia, znaczy tu jest na razie złączka, bo to potem będzie podlutowane, tu będą piny. Będzie podlutowane do wejścia, wejście będzie też na przednim panelu, także nie będziemy robili z tyłu wejścia, tylko na przednim panelu. Tak jak to robiłem w monoblokach. No i się zastanawiam jeszcze, jakie wtyczki dać na wejście. Na pewno będą pozłacane, tylko jeszcze nie wiem jakie. Czy to będą te wtyki RCA, czy na dużego jacka. No i co? Przede wszystkim patrzmy na, tutaj mamy jeden elektrolit, tu mamy drugi, jest odsunięty od tych wzmacniaczy, od lamp jak najdalej. Na foliowe, styrofleksowe kondensatory, na nie tak temperatura nie wpływa, tylko też nie można uważać, trzeba uważać, żeby nie było tak, że tam 3-4 mm od lampy jesteśmy, czy tam no, z pół centymetra, bo folię potopi lampa. Potrafi potopić. Tu wyjścia na transformatory głośnikowe, tutaj napięcie żarzenia z tej strony. Mogę dać i z tej, tutaj też podłączyć się od lampy. Tu mamy wyjście na kołki, będą
i schemat, tak jak już tutaj wcześniej pokazywałem. Prosty układzik. Fakt, że troszeczkę dużo jest rezystorów, że tak powiem. Ale to kwestia właśnie dobrania tych rezystorów. Będzie więcej zabawy przy montażu. Dobra, pozdrawiam i do następnego odcinka. I jeszcze dopóki bateria nie padnie, to umyjemy płytkę. PS, w tym odcinku, że tak powiem, wszelkie jeszcze na tym etapie pierwszego odcinka, to wszelkie propozycje są do uwzględnienia, także to nie musi być to dokładnie, żeby nie było zaraz, że to nie tak, takie. Także jeśli coś jest nie tak, to sorry, ale zobaczymy efekt końcowy, nie? Ewentualnie ci, co budowali już tych wzmacniaczy troszkę. Ja wiem, że to się buduje często w ogóle bez PCB, bez płytek. Jak widać, u mnie są grube ścieżki, także z tym nie będzie problemu. Zaraz to doszoruję do końca. I no, wytrawiło laminat. Jeszcze tutaj trzeba podocinać brzegi, poszlifować, powiercić otwory na podstawki i na część elementów. Przede wszystkim rezystory od tej strony. Kondensatory być może pójdą od strony druku wszystkie. Żeby jak najdalej od lamp. Dobra, pozdrawiam i do zobaczenia.